Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babel o tym, jak zrobić pole w naszej bazie danych, czyli nową kolumnę, jako listę, a potem to wyświetlać i używać w naszej aplikacji. Po co coś takiego robić? Na przykład, kiedy chcemy, aby do danego elementu dołączona była lista innych elementów, ale bardzo prostych, więc nie robimy do tego nowej tabeli, tylko po prostu jedno pole tekstowe, które zawiera sobie listę rzeczy. Nie muszą być oczywiście teksty, to może być na przykład lista liczb. Więc przejdźmy do pracy, wejdźmy najpierw do naszej bazy danych. Wyłączmy sobie dane prywatności tutaj dla tego użytkownika, aby go widzieć, aby wszyscy mogli go widzieć, łatwiej nam było robić, pracować. Przejdźmy do naszego data type i usera, wybierzmy i dodajmy nowe pole, które nazwiemy sobie na przykład filmy. To chcemy sobie dodać, żeby nasz użytkownik mógł dodać sobie listę filmów, które lubi. Więc tutaj zaznaczmy sobie, że to pole jest listą. I to będzie typu tekst. Będziemy wpisywali sobie tytuły takich filmów. I teraz możemy sobie wypełnić coś takiego, dodając, zobaczcie, pojawiła się nam kolumna movies i możemy sobie teraz dodać nowy wpis, albo edytować istniejącego użytkownika. I zobaczcie, tu są filmy. Weźmy sobie jakiś star 1, dodajemy star 2, zobaczcie, star 3. Wyświetla nam się lista takich filmów, które sobie dodaliśmy. Później możemy je też usuwać, jeśli chcemy. Zapisujemy OK. I tutaj wyświetlają nam się po przecinku. Możemy tak samo zrobić to dla tego użytkownika, star, obojętnie naprawdę co tu dodamy, ok, save, zapisujemy. Spróbujmy teraz wyświetlić filmy naszego użytkownika. Zróbmy więc nową stronę, aby zacząć od zera. Nazwijmy sobie test. Dorzućmy sobie powtarzającą się grupę, bo pamiętajmy, to będzie lista naszych elementów i tutaj będziemy chcieli wyświetlać user i będziemy sobie szukali current users movies. Ok, to jest, zobaczcie, coś takiego ustawiłem, bo chcę wyświetlać filmy. Mówi mi, że nie, sorry, ale movies to nie jest typu user, tylko to wybrałeś, tylko to jest tekst, więc wybierzmy, że to jest tekst. Więc zatem podpiliśmy sobie filmy naszego użytkownika, które są typu tekst. Wyświetlimy zatem je. Dodaję sobie tekścik, wrzucam w powtarzającą się grupę i tutaj klikam i to będzie po prostu current self tekst. I tu mi się wyświetlą moje filmy, które chcę, aby mój użytkownik miał. Zobaczcie, przykład. Jestem zalogowany jako jeden z użytkowników, któremu dodałem filmy. I one się już tutaj wyświetlają. Wyświetliłem wszystkie filmy mojego obecnego użytkownika. Jeszcze jedna rzecz, która może być tu ciekawa, to jak dodać takie filmy dla naszego użytkownika, więc dodajmy sobie przycisk Add Movie i jeszcze dodajmy sobie kontrolkę Input, aby wpisać nazwę takiego filmu, więc dodajmy sobie Movie Name. Przykład. OK. Kliknijmy w ten przycisk i zróbmy flow. Czyli jak ktoś kliknie w przycisk, to wtedy chcemy dodać nową rzecz. A dokładnie chcemy zmienić naszą rzecz, czyli naszego użytkownika, jego element, jego pole z filmami. Więc wybieramy sobie Make Changes to Thing. Chcemy zmienić naszego użytkownika. Chcemy mu zmienić pole o filmy i tutaj w tym naszym przypadku chcemy po prostu do tych filmów dodać sobie element. Ten element jest w naszej kontrolce input movie name value. OK. Zobaczmy preview, czy nam się uda coś takiego zrobić, więc wpiszmy sobie tutaj jakąś nazwę add movie. Zobaczcie, pojawił się nowy film. Nowy film. Jeszcze jeden add movie, kolejny się pojawi. To tyle na dzisiaj. Tym sposobem możesz łatwo wyświetlić listę elementów związanych z jakąś konkretną tabelą poprzez to, że zrobisz sobie nową kolumnę, która jest listą.
jakichś elementów, np. tekstów, liczb. Później będziesz mógł to sobie wyświetlać w powtarzającej się grupie, tak jak tutaj, i dodawać, tak jak widziałeś przed chwilą. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam Cię do kolejnego materiału. Hej!